jego, jej myśli, uczucia i zamiary. Czyli myśli, uczucia i zamiary Twojej osoby ukochanej. Pomyśl o swojej osobie ukochanej. Oglądnijcie dzisiaj proszę cały film, ponieważ jest jedna wróżba kolektywna dla wszystkich. I kochani, nie ma żadnych wyborów grup. Są karty tylko tarota, które pokazują jeden rozkład. Także zostańcie od początku do końca. Oczywiście proszę Was o subskrypcję, jeśli jesteście tutaj nowi na moim kanale. Bardzo proszę, kochani, zasubskrybujcie mój kanał. Proszę Was również o komentarze. Komentujcie, czy ta wróżba z Wami rezonuje, czy się zgadza do Waszej historii. Oczywiście nie w 100%, ale w jakimś procencie, w jakiejś dużej części. Proszę Was o lajki. Zapraszam Was również na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie wróżbę osobistą, a ja powróżę Wam, kochani, z kart Lenormanda, tarota lub cygańskich. Zapraszam serdecznie. Dobrze, teraz zaczynamy. Już rozłożyłam karty, żeby było szybciej, kochani. Więc w przełożeniu kart mamy królową monet. Królowa monet, tak postrzega Was osoba ukochana, jako osobę przedsiębiorczą, zamożną lub posiadającą, powiedzmy, duży status lub pracowitą, o dobrych finansach, powiedzmy. Osobę, która żyje zgodnie ze sobą, ale również z otoczeniem. Osobę, która umie zarządzić wszystkim, która umie trzymać wszystko, jak to się mówi, w garści, która umie dobrze dysponować pieniędzmi, która umie dobrze dysponować budżetem rodzinnym, jest zaradna i ma po prostu talent w organizacji, w finansach, pracowita i tak dalej. Więc tak postrzega Was bardzo pozytywnie i stabilnie osoba Wasza ukochana. Jest to karta oczywiście osoby stabilnej, która chce stabilnej relacji. Dobrze, więc ta osoba Wasza ukochana, o której myślicie, myśli o Was, że jesteście osobą, która chce stabilnego związku, tak? Widzi Waszą stabilność i potrzebę właśnie stabilności. Co myśli jeszcze ta osoba? Ta osoba trzyma się starego, swoich przyzwyczajeń, swoich być może jakichś schematów, tak? Czyli starego jakiegoś swojego życia, swoich przyzwyczajeń. Widzi Was też ta osoba jako tutaj bardzo atrakcyjną osobę, atrakcyjną, charyzmatyczną, seksualną, odważną, kreatywną, ale ta osoba ma tutaj jakieś złamane serce, nie wiem, jakąś zadrę w sercu, ból w sercu, tak? Też blokady w sercu. Lub jest to jakiś tutaj trójkąt, tak? Ponieważ mamy też dwie kobiety. Mamy królową monet i królową teraz buław, więc mogą się tutaj właśnie w tym sensie dwie kobiety pokazywać silne, tak? I może ta osoba ukochana mieć tutaj jakiś jeszcze inny, nie wiem, czy związek, czy relacje, czy jakieś, no nie wiem, przyjaźnie plus tutaj, ponieważ w trójce mieczy jest nie tylko złamane serce, ból, rozterka jakby emocjonalna, ale również może to pokazywać czy mówić o trójkątach. Także być może tutaj jest jeszcze jakaś inna kobieta, przez którą on też może cierpi, ponieważ, no tak jak mówię, w tej karcie w kontekście dwóch kobiet możecie być nie same ewentualnie. Co czuje Wasza osoba ukochana w stosunku oczywiście do Was? Jest to osoba... Wow, król buław mi się pokazuje i tutaj mamy królową buław, czyli myśli być może o związku ta osoba, ponieważ mamy związek lub jest ta osoba w związku. Oczywiście nie wszystkim słuchaczom, jest tutaj ich bardzo wielu i subskrybentów i innych słuchaczy, nie odpowiem jednoznacznie, musicie sobie dopasować, ponieważ karty też tłumaczą, mają nieraz wieloznaczne, prawda, znaczenie. Więc tutaj na przykład może być ta osoba zdecydowana, że chce być z Wami parą, ale przy tym trójkącie mieczy może być ta osoba jeszcze w związku z kimś. Także musicie bacznie uważać i obserwować i nie wchodzić w jakieś trójki, tak? W jakieś trójkąty, kochani. No jest na pewno król buław, oczywiście osobą charyzmatyczną, bardzo aktywną seksualnie. Wstaje z tronu tylko jak wie, że mu się to opłaca, że dojdzie być może do jakiegoś zbliżenia. Tutaj ta osoba być może będzie miała powolny rozwój, jeśli chodzi o jakąś poważniejszą relację, tak? Do 7 miesięcy może się tutaj coś ewentualnie rozwinąć, jeśli chodzi o emocje, o miłość, o romantyczne uczucia. Mamy 7 monet i 7 buław. No ta osoba czuje się jakoś zagrożona, stoi jakby cały czas gotowa do ataku, ponieważ myśli, że może ma jakieś tutaj w relacji zagrożenie przez osoby trzecie i jakby cały czas chciała odganiać, tak, przeciwnika, czy się bronić. Ciągle ma w sobie taki niepokój i chęć jakby tutaj nie wiem, chronienia siebie, swojej prywatności. Też jest to osoba bardzo zazdrosna, osoba Wasza ukochana, zazdrosna, ewentualnie też zdolna do jakiejś złości poprzez zazdrość, tak? Może to być też osoba, która będzie walczyć o tą relację, ale tutaj jest pokazany długi rozwój emocji, tak? Nie jest to osoba, która ma otwarte od razu serce, boi się jakby zakochać, boi się być może być porzuconą, czy być zranioną w jakiś sposób, może ma jakieś złe doświadczenia, więc boi się i jeszcze na razie blokuje romantyczne uczucia. Co w zamiarach tej osoby ukochanej? No na razie mamy tutaj kartę seksualną bardzo, czyli jakby seks na razie na pierwszym miejscu, ale również być może szansa poprzez tą seksualność, którą ta osoba potrzebuje, chce, być może będzie jakaś nowa szansa na rozwój tutaj jakiejś relacji, ale na razie myśli ta osoba bardzo tu o fizyczności, no bo mamy króla buław i teraz mamy as buław, czyli bardzo tutaj takie raczej seksualne podejście, ale osoba ta rozmyśla. Być może widzi, że Wy jako królowa monet jesteście osobą bardzo stabilną, wiecie czego chcecie i chcecie na pewno stabilnej relacji. Ta osoba musi sobie to przemyśleć. Mamy tutaj 4 miecze, czyli ta osoba jest zablokowana poprzez jakieś może złe doświadczenia czy ból serca, ale ta osoba myśli, tak, w ciszy, w samotności, jakby zdystansowana myśli, ma potrzebę przemyślenia i czasu jakby na te, żeby pozbierać jakby myśli, żeby pomyśleć, być może zdecydować, tak, czego ta osoba sama chce. No i mamy tutaj 6 buław, czyli no też dwuznaczne takie interpretowanie tej karty, ponieważ z jednej strony może być to rzeczywiście zwycięstwo, że ta osoba przejdzie jakąś transformację i będzie chciała też czegoś stabilnego, ale tutaj widzę powolny rozwój, przejdzie po przemyśleniu spraw jakieś tutaj, będzie chciała sukcesu tej relacji Waszej, ponieważ to karta na pewno pozytywna, pozytywnego rozwoju, że problemy się jakieś tam rozwiązują między Wami i następuje pozytywny czas, czyli wszelkie jakieś Wasze tam być może różnice zdań będą tutaj pokonane i macie dobre tutaj wieści, dobre wiadomości, tak? Jakby postawicie na swoim. A z drugiej strony może ta karta również pokazywać takie pobudki narcystyczne tej osoby, tak? Być może jest to jakiś mężczyzna lub kobieta, no w zależności od kogo pytacie, osoba ukochana, troszkę narcystyczna, egoistyczna, która myśli w pierwszym rzędzie tylko o swoich potrzebach. Te potrzeby tutaj pokazują się bardzo seksualnie, przypominam. No ale myślę, że musi mieć ta osoba czas na jakąś zmianę, na przemyślenia, i też te blokady, żeby puścić, tak? Ten jakiś taki, nie wiem, żal, smutek, ból serca. Także jeśli chcecie czegoś stabilnego, to postawcie na swoim, mówcie cały czas, czego chcecie, czego pragniecie, czego potrzebujecie i ta osoba być może jest tutaj zdolna rzeczywiście, by te sprawy jeszcze raz sobie przemyśleć. Dziękuję serdecznie. Takie dzisiaj czytanie z kart Tarota dla Was. Pamiętajcie o komentarzach, o nowych subskrypcjach, o lajkowaniu z ciuczkiem w górę i zapraszam Was na wróżby indywidualne poprzez napisanie do mnie e-maila. Do usłyszenia już wkrótce.